Bo teraz najpierw Piotrek, potem Dawid. Bardzo udane skoków. Obydwaj, przypomnę, w serii próbnej plasowali się w czołowej dziesiątce. No to teraz trzeba to powtórzyć w konkursie jeszcze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dobry skok. Ładnie wylądowany. Choć odległości do objęcia prowadzenia zdecydowanie zabrakło. 130,5. Co przy słabszym wietrze, nawet niż przy skoku Andy Wellingera, oznacza, że Polak gdzieś tam pod koniec pierwszej dziesiątki będzie sklasyfikowany. Albo, sprawa, bo albo nawet i w dziesiątce go nie będzie, bo zobaczy niby, na bonifikacie. Tak, wiatr niby coraz lżejszy, a zawodnicy lądują nieco bliżej. Zaraz zobaczymy przy skoku Dawida, jak to będzie wyglądało. 13 wiatr na razie. No, jest bardzo drugiej serii, ale... Z obniżonego rozbiegu rozpoczynana jest Dawid Kubacki. No, mimo obniżonego rozbiegu świetna prędkość, ale Dawid do tego nas przyzwyczaił. Pięknie, daleko. Brawo, brawo, brawo. Znakomity, znakomity skok Dawida. Kolejny już w tym sezonie i kolejny tutaj w Engelbergu. 135,5 metra. To jest odległość, jaka została uzyskana przez naszego zawodnika. Za wiatr niespełna 11 punktów bonifikaty, ale za obniżony rozbieg jeszcze punkt i 1/10, czyli łącznie blisko 16 punktów bonifikaty. Szkoda, że tak trochę skrócił w końcówce, no ale być może uznał, że dalej po prostu będzie niebezpiecznie. W związku z tym noty troszeczkę może niższe niż można by oczekiwać. Jest trzeci, ale z ITO przegrywa ledwie 0,6 punktów. Maciej Kot, wręcz przeciwnie, on zdołał wtedy skoczyć daleko. Kamil Stok też nie miewa problemów z wiatrem wiejącym w plecy. No zwłaszcza jak jest w formie jest ewidentnie. Teraz wydaje się, że dobre wyjście z progu, dobry wysoki lot daleki i dobre lądowanie. Będzie w ścisłej czołówce Kamil. Nie sądzę, aby wyprzedził Heiberka mimo wszystko. Choć noty powinny być wysokie, 18,5 przynajmniej. 134 metry. No. Zerkam na bonifikatę za wiatr. Wcale nie taka duża. Wcale nie taka duża. To było raptem 15 punktów, niecałe nawet. Norweski sędzia raczył sobie zażartować. 17 punktów tylko od tego członka jury. Szwajcar 18,5, pozostali po 18. Jest szósty Kamil, ale wyjąwszy Heibecka, cała reszta jest spokojnie w zasięgu. No a Heibeck, no cóż, trzeba to doskoczyć. Po kontuzji, że tam rzeczywiście były w wybornej dyspozycji. Maciej Kot. Pierwsze podium zawodów Pucharu Świata w karierze ma. Krótko. Troszkę za krótko, by mieć dobrą pozycję wyjściową do ataku w serii finałowej. Nie jest zadowolony z tego swojego skoku, tylko 125,5 metra. Wprawdzie wiatr wiejący w plecy wzmógł się w porównaniu z tym, co było w momencie, gdy skakał Severin Freund. Ale też i Polak 3 metry bliżej wylądował od Niemca. To oznacza, że będzie w okolicach miejsca tego, które zajmuje Piotr Żyła. Na razie 22, a jeszcze jest dwóch skoczków, więc... W tym sezonie, że potrafi latać wspaniale. No ale ładnie to też wygląda. Bardzo mocno trzymamy kciuki za Dawida Kubackiego. Może to być najlepszy konkurs w jego karierze indywidualny. Trzymamy kciuki za Kamila, za Stefana Hule. Oto liczymy na to, że wszyscy trzej zameldują się ostatecznie w czołowej dziesiątce. No i cóż, życzymy sobie również tego, by Maciej Kot i Piotr Żyła, którzy ostatecznie uplasowali się w trzeciej dziesiątce po pierwszej serii, Maciej 24, a Piotr 27, by przeskoczyli nieco wyżej. Pierwsze punkty w tym sezonie dla Denisa Korniłowa, pierwsze punkty w tym sezonie dla Cenę Prełca i Toma Hilde.